A co on tutaj tak leży? Co się dzieje z tym psem? No nic się nie dzieje. Zagłodziła pani na śmierć psa i ja panią wsadzę w kryminał, ja pani to udowodnię. Dobrze. Ja panią to udowodnię. No proszę, gdzie jest legowisko jakieś dla tego psa? No przecież on sobie tutaj śpi. Na czym? Takim, na to, niech się pani tu położy. Proszę. Jedną noc tylko pani się prześpi tu. A czemu ma takie żebra na wierzchu? No to nie wiem, no to... Jak pani nie wie? No proszę panią, no to... Jak pani nie wie? Książeczkę zdrowia, proszę. No to ile piesek ma lat? Nie wiem, proszę panią. Proszę panią, książeczkę zdrowia, proszę. No nie mam książeczki zdrowia psa. No, czy jest pies? No mój. No to książeczkę, no jak nie ma pani książeczki zdrowia? No skąd ma mieć? A czym pani go karmi? No, to... no jedzenie. To proszę przynieś. To tym, czym pani go karmi? No kaszą. Proszę przynieś jedzenie, którym pani go karmi. Pan chyba jakiś żartuje. Ile pies ma lat, pytam pani? Nie wiem, proszę panią. Pani mi zada, ja nie wiem, ile mam pieska. To skąd pani go ma? Ze schroniska. Którego? A ja wiem, przy błędę wzięła mi mam. Kiedy? 3 lata, 4. I on tak wyglądał w schronisku? Tak. Mhm. Gdzie pani go leczy? A gdzie mógłbym mamy leczyć? No ale nie widzi pani, jak on wygląda? Ale... No, proszę panią, niech pani mnie teraz posłucha. No. Ja rozmawiam z normalną osobą. Pani nie, jest normalna? Nie, nie. Ma pani żółte papiery? Tak. Proszę przynieść mi dokumentację, że ma pani żółte papiery. Nie.